nie było takiej fety jak w Zielonej Górze, ale mimo niesprzyjającej pogody blisko 25 tysięcy kibiców zjawiło się na stadionie mistrza Polski Apatora, aby obejrzeć w meczu z Motorem Lublin mistrza świata Pera Jonsona. Dlaczego pan się zdecydował na starty właśnie w Polsce? Chcę jak najwięcej jeździć, a poziom polskiej ligi poprawił się na tyle, że jest ona porównywalna z ligami angielską oraz niemiecką. Czym się różni polska liga od obcych? Czy pan już zauważył jakieś różnice? Przede wszystkim różnica leży w sprzęcie. Oprócz tego Polacy mało startują za granicą. Pomogłoby im to w uzyskiwaniu lepszych wyników. Jak pan się czuje przed pierwszym startem w polskiej lidze? Jak zawsze, przed każdym startem trochę nerwowo. Chcę pojechać jak najlepiej, zdobyć jak najwięcej punktów. W ogóle jestem dobrej myśli. Jonsson zjawił się w Toruniu z całym swoim serwisem. Jego dwa GM-y pieczołowicie były przygotowywane do zawodów przez kilku mechaników. Mistrz świata, jak słyszeliśmy, pragnął zdobyć komplet 15 punktów. Z drugiej strony parku maszyn jeden GM oraz parę JAW zawodników Motoru Lublin zamierzało urwać kilka punktów mistrzom Polski. Tor, który według sędziego zawodów Romualda Owsianego został bardzo dobrze przygotowany, nie nosił śladów nocnego bronowania. I prezentacja. Wśród zawodników Apatora najbardziej liczono oczywiście na mistrza świata Pera Jonssona, ponadto na Kowalika oraz Krzyżaniaka. A w motorze pod nieobecność Nielsena stawiano przede wszystkim na Marka Kempę oraz Antonina Kaspera. Do pierwszego wyścigu wyjechali w kasku żółtym Marek Kempa, numer 1, w kasku białym Marek Muszyński, numer 2 oraz z Apatora Per Jonsson, numer 9, kask czerwony. Jak widzieliśmy, start mistrza świata nie był zachwycający. Zbyt mała liczba treningów na toruńskim torze zrobiła swoje. A dlaczego Apator w tym tylko jednego zawodnika? W ubiegłym roku w drużynie mistrza Polski nie przyznano żadnej licencji żużlowej i Apator został tylko z jednym młodzieżowcem, Robertem Sawiną. A w myśl regulaminu drużyny zobowiązana jest wystawić w 6 wyścigach 2 młodych żużlowców. Tak więc w 3 biegach mistrz świata musiał radzić sobie sam. W oglądanym właśnie wyścigu Jonsson po niezbyt dobrym starcie rozdzielał przez 2 okrążenia 2 Lublinian i właśnie widzieliśmy na 3 kółku, jak przejął prowadzenie, którego już nie oddał do końca wyścigu. 3 punkty dla Motoru oraz 3 dla Apatora. Widzowie wierzyli w wysokie zwycięstwo oraz komplet punktów Jonssona. Następne 4 biegi Torunianie zwyciężali 2 razy po 5 do 1 oraz 4 do 2. W 6 wyścigu Jonsson, na którego spadł ciężar samotnej walki o punkty, wybrał mimo słabego startu ze Stenką oraz Pawelcem. 7 wyścig kończy się również remisem 3 do 3. Natomiast bieg 8, którego fragmenty właśnie oglądamy, zakończył się niemiłą niespodzianką dla Torunia. Mistrz świata przegrywa ten wyścig ze Śledziem i Kasperem. Powody porażki mistrza to zbyt słaby start oraz dobra jazda Lublinian. Nie była to ostatnia porażka Jonssona, chociaż Apator nie przegrał już żadnego biegu. W 11 wyścigu powtórzyła się sytuacja z biegu 8. Znów zły start i zamiast 3 punktów mistrz świata zainkasował po raz drugi tylko 1. Nie za bardzo podobało się to toruńskiej publiczności, ale jednak wierzono w to, że w ostatnim biegu Per Jonsson odnajdzie się. Do tego biegu przystąpił on bardzo skoncentrowany w parze z Żabiałowiczem. Za przeciwników mieli Stenko oraz Kaspera. Na drugim wirażu Stenka za bardzo położył motocykl, który mu uciekł. Na szczęście upadek był niegroźny, biegu nie przerwano. Jonsson, który nie zachwycił do końca licznie zebranej na stadionie Apatora publiczności, zamierzał się zrehabilitować. Ostatni bieg pojechał bardzo efektownie, pewnie zwyciężając, za co zebrał duże brawa. I efektowna jazda mistrza świata Pera Jonssona.
Ostatnia prosta i Apator wygrywa z motorem 52-38. Po tym zwycięstwie Torunianie zajmują czwarte miejsce w tabeli. Prowadzi Morawski Speedway Team przed Beniaminkiem Unią Tarnów, w której Nowozelandczyk Shira zdobył 13 punktów. Najwięcej w pierwszej rundzie uzbierał Kurzdżał, również z Unii Tarnów punktów 14.